Hej, siemaziomy, z tej strony Dave, oto kolejny odcinek z gry Besiege. Jesteśmy w kolejnych poziomach z lodowych etapów i pomiędzy odcineczkami sobie przeszłem kilka tych lodowych etapów i teraz wam tylko pokażę wam moje cool maszyny, jakie sobie skraftowałem, żeby przejść te rundy. Pamiętacie, jak chyba w drugim odcineczku z tej gry mówiłem, że chciałbym sobie zbudować kiedyś jakąś prawdziwą katapultę, ale nigdy nie mogę sobie jakoś wykminić, jak zbudować katapultę, no to właśnie wykminiłem. Teraz muszę sobie, kurde, przypomnieć tylko, jak się sterowało tym dziadostwem, bo oczywiście sterowanie w tej grze jest świetne po prostu. Okej, po prostu tak uczę się swoich własnych klawiszy, po prostu wam pokażę. Patrzcie, prawdziwa katapulta, która właśnie nie jeździ do tyłu. Wait. What the fuck? What the fuck? Co się właśnie stało, że nie mogę jechać do tyłu? Czy mam to ciekawe, że mam ustawione na kółku myszy skręcanie do tyłu? Spoko, spoko, okej. Okay. Ale dlaczego miałem tak ustawione? What the fuck? Nie rozumiem. Dobra, teraz działa. Patrzcie, naciągamy sobie wszystkie. Tylko muszę sobie tak naciągnąć, żeby się nie połamały. Jak się tym strzelało? To jest dobre pytanko. Odłączało się najpierw, kurde, to i kliknąłem dwa naraz, to nie w ten sposób. Okej, okay. Troszeczkę nie rozumiem swojego sterowania na początku, ale teraz chyba już zrozumiałem. Ustawiłem sobie jeszcze raz sterowanie, bo nie wiem, dlaczego było w ogóle takie dziwne. Było naprawdę źle zrobione. Teraz pokażę wam moc mojej katapulty, jeżeli w końcu zadziała. Patrzcie, jak to się robi. Puszczam i strzelam. Działa, działa pięknie tak naprawdę, jest. O kurde. Wow, jednym strzałem wszystko się rozpierdoliło. Go. I przeszłem poziom. Tak się właśnie przechodzi levele. Piękna katapulta. Działa idealnie. Tak, kolejny poziom to, jak widzicie, mamy tutaj taki, kurde, dziwny kryształek i trzeba go, kurde, ukraść. Tutaj pisze, że trzeba ukraść, ale wszystko jest dookoła zamrożone i to jest właśnie to ciężkie, że on faktycznie w pobliżu siebie wszystko zabraża. Dokładnie ten pojazd zbudowałem właśnie do tego, żeby go móc podnieść. Najdłuższa ręka na świecie. Tak się właśnie ten pojazd będzie nazywał. W sensie nie, no, dałoby się zrobić tak naprawdę dłuższą rękę, ale po co komu to? No nie wiem. Dobra, znowu trzeba sobie przypomnieć, jak się steruje. Okej, tutaj shiftem se dajesz. Tu se, kurde, obniżam. Wszystko pięknie. Ale stabilnie, kurde. Bardzo stabilnie widzę, że jeździ. Którymś się obracam. Okej, tym co obracam. Dobra, spokuło. Jesus Christ, się gibie. Wydłużamy. Wydłużenie numer jeden. Bo nie mogę podjechać tak naprawdę swoją maszyną za blisko do tego, bo mi się wszystko zamrozi i mi się połamie. Tu trzeba uważać, kurde, uważać. Stary, to wygląda jakby ktoś miał... To wygląda jakby ktoś był najebany i machał siurem. Dobra, nie powiedziałem tego. Guys, kuźwa, czy to się coraz bardziej kręci. Stop, stop, stop. Stop! Mogę tego powstrzymać po prostu. Stój! No. Spokojnie mi tam z tą swoją tutką. Tak, muszę sobie sprawdzić, ile mi brakuje dosłownie do dosięgnięcia. Okej, okay, ewidentnie widzę, że będę musiał podjechać. Nie wiem tak naprawdę, jak daleko jeszcze. Nie, zamroziło mi się kółko już. Kuźwa. Guys, ej, wait. Mam tu jeszcze coś zrobione, tylko jak to się, kurde, rozdłużało, to jest teraz dobre pytanie. Wow. Świetnie się widzę, przygotowałem. O, dotknąłem! Nie, nie odlatuj! Please, no! To jest najbardziej niestabilna maszyna na świecie. O, oh, Jesus Christ, złapałem. Holy shit. Tylko teraz dojechać muszę z tym. Aha, troszeczkę mi już przymroziło. No, chłodne to jest. O, oh, Jesus Christ. Powinno się to wrzucać do tych drinków na lato. What the fuck? Ale to jest mocne. Nie przekręcaj się. Nie, please no. Jeszcze lata mi. Samochód mi lata, bo to próbuje odlecieć cały czas. To ma zero grawitacji przy sobie. Holy fucking shit. To jest dopiero stresująca misja. Nie, kółko mi odpadło. Nie, please no. No, że mam te druty zamontowane tak naprawdę na przednich kołach. Odlatuje? Halo, moja paczka odlatuje. Go. Jest! Tak się właśnie przechodzi rundy, kolejna. Okej, teraz wam pokażę ostatnią rundę z tego etapu. I to była runda, która naprawdę myślałem, że jej już nigdy nie przejdę, że po prostu mogę wyrzucić tą grę do kosza, ale jednak udało mi się przejść, gdyż stworzyłem to. Wow, nadal wygląda. Muszę zwolnić sobie zdecydowanie czas. W ogóle nie pamiętam znowu, jak się tym lata. Oczywiście, więc trzeba będzie sobie przypomnieć. Dobra, shiftem się leci w górę zdecydowanie. Okej, w ten sposób się mniej więcej steruje. Jakoś się jeszcze, kurde... Dobra, poleciałem w dół, to nie był dobry pomysł. Holy cannoli! Okej, już sobie wszystko przypomniałem. Musimy szybko lecieć do góry. Szybko, pokażę wam, jak to działa. To jest naprawdę piękna maszyna. W sensie, tak naprawdę to tylko ta maszyna zadziałała, bo próbowałem to stworzyć w jakikolwiek inny sposób i nie działało. Teraz latam. Którym się bomby wyłaczało, nie? Strzelaj! Szlak. Jeszcze raz, ostatnia próba. Lecimy, lecimy tuż nad zamek. Włączamy sobie kręcenie się dookoła i klikamy V, żeby bomby puściło. No to ładnie... Holy shit! Aha, trafiłem.
trafiłem w nic, bomby wybuchły o siebie. Bomby wybuchły w powietrzu i tak naprawdę nic nie zniszczyły. Dobra, to totalnie nie było to, co chciałem zrobić, ale już widzicie, jak ta maszyna działa, przynajmniej. Więc widzicie, że działa ciekawie. Dobra, za wolno jednak latam trochę. Leć, maszyno, leć. Jest idealnie wyważona, bo bomby są równo rozłożone, bo jest tak naprawdę równo bombek. Rzucaj, rzucaj, stary. No kuźwa, dlaczego wybuchają o siebie? Kuźwa, no w dupę jeżdża, no w dupę jeżdża zwierzę. Co ja muszę szybciej się kręcić albo coś? Oczywiście, że jak się komuś pokazuje swoje maszyny, to już nie działają. Prawda, prawda. Super, super. No. Chyba toporkiem mnie jednym trafił, no nie wierzę, co za... God damn it. Tak to właśnie jest, jak chcesz komuś pokazać, jak działa twoja piękna maszyna. Mogli mi przestać trafiać mnie toporkami. Naprawdę, teraz będzie idealnie. Zaczynam się kręcić. Go, kręcę się i rzucam. Tak, nie wybuchnął siebie. Wow, perfekto. Ale nie udało mi się przejść. Perfekto, da, aha. A moja maszyna poleci sobie już w nieskończoność. No, dobra, widzieliście, jak działa, tak? Nie będę wam więcej pokazywał. Kolejną rundę sobie weźmy, włączmy. Wow, tej rundy już nigdy nie widziałem tak naprawdę. Nowe pustynne etapy. Kurde, jak będą trudniejsze, no naprawdę już dostanę po prostu piździelca jakiegoś. Bo ta gra się robi naprawdę strasznie trudna. Okej. Wygląda jak zadanie dla mojej katapulty. Muszę zniszczyć po prostu placówkę. No dobra, spróbujmy. Okej, ups. Excuse me. Ups, nie, what? Holy shit, ma laser. A to kuźwa zdziry. Mają laser sobie. Nie wierzę w to. Nie dam się żadnemu laserowi zniszczyć. Go, mają jeszcze żołnierzy przy okazji. Nie będziesz. Tak, jej, udało mi się, ale to było łatwe. To była szybka, piękna rundka. Kolejna. Mam nadzieję, że właśnie w takim tempie będę przechodził te wszystkie etapy. Muszę otworzyć włas. No to wydaje mi się, że ten pojazd powinien być do tego dobry. Czy mi się tego tak wydaje? otworzyć włas. A to ciekawe. Oh, wait. Holy shit, chyba dokapowałem się właśnie, co muszę zrobić. Bo tutaj siedzę przez chwilę, tak z 5 minut, i myślę sobie, co tu się w ogóle dzieje. A czy to jest klucz? To jest ogromny klucz. Holy shit, to jest ogromny klucz. Wow. Jesus Christ. Ho. Aż rzuca moim pojazdem normalnie. Takiego klucza się na pewno nie spodziewałem. The fuck. A jak ja tutaj w ogóle teraz podjechać? Przepraszam bardzo, panie kluczu, czy może się pan troszeczkę mniej rzucać? O, kurde, wow. No dobra, to będzie troszeczkę cięższe niż się spodziewałem, żeby otworzyć. Nie, szlak, nie, moja maszyna. What the fuck, zrobiła kuźwa korkociąg jakiś. Panie, czy ja mogę się postawić z powrotem? Panie, kuźwa, dupę, dalej, postawiaj się, jest, działam, nice. What, nie chciałem złapać lamy, wypadł. Sio, kuźwa, idź, god damn it, kaboniu, sio. Złapałem lamę. Zarobisty żart, gro, dzięki. O, tak, wleciało do środka. What the fuck. O, ale to było dziwne na początku. Widzieliście, jak dziwnie wyglądała ta woda? To chyba woda, okej. Jej, kolejny poziom. O, w dzisiejszym odcinku mi kurde szybko te levela jakoś idą. Tego się kurde nie spodziewałem. Melt the gold pile. What, lustro? Okej, ciekawe. To jest kolejne lustro. Czy moja maszyna znowu będzie działać? Okej, lustro złapane. Tylko żeby jeszcze to teraz ustawić, to będzie po prostu zabawa przednia. Holy shit. Na pewno się tym spalę za chwilę. Zdecydowanie czuję to po prostu. The fuck. To totalnie nie jest tak, jak miało być. No i się kuźwa podpaliłem, wiedziałem, że tak będzie. Na pewno się tym spalę za chwilę. God damn it. Kuźwa. Działa. Okej, prawie trafiłem. Oh my god. Guys, działa, je! Tak, przechodzimy poziomy, kuźwa, nie! Dobra, no nie, tych poziomów w sensie nie ma za bardzo co pokazywać, bo nie będę wam pokazywał, jak próbowałem pół godziny ustawić jakieś lustro. Destroy the cannons. Mamy 4, no to oczywiście, że moja katapulta znowu będzie potrzebna. Czyli będziecie we mnie strzelać tymi kanonami? Ewidentnie będą we mnie strzelać. Ło, panie, widziałem, jak się obracają. Ja się właśnie zakopałem w piasku. Guys, czy ja nie mogę jechać? What? Co się stało? Excuse me. The fuck? Nikt mnie nie zniszczy, haha. Uciekam, jadę naokoło, może kurde jakoś mi się uda. Bo widzę, że się obracają troszeczkę wolniej niż ja. Ciekawe, czy im się amunicja kiedyś skończy. Bo jak tak będzie, to się nie uda. Haha, jedna rozwalona gdoje. Tylko, że ja też zostałem rozwalony. Dokładnie, tak to się nie robi. Tak, tak bardzo lubicie sobie strzelać w ludzi, tak? No to zobaczymy teraz. Kurde. Uwielbiam ten mój pojazd. Nie wiedziałem, że w jeszcze jakiejś rundzie się przyda, ale ewidentnie w tej rundzie się przyda. Ale głupie gówno.
Przecież ta maszyna to jest po prostu jakiś cheat prawie. Tak, nie, nie muszę unikać strzałów, nie muszę nic robić, tak naprawdę, nie, spoko jest. Destroy the fruit. Okej. Czy ja mogę zrobić to znowu tą maszyną? To będzie już zbyt głupie tym razem. Jeszcze raz pokażmy ten piękny fajerwerkowy wystrzał. Fajerwerki, woohoo! Ło, panie, okej. Okay. What the fuck? Drzewo się pali, ale owocki nie zostały zniszczone. No dobra, to ciekawe akurat. O, może jednak katapulta? Tak jak widzicie, będę tylko swoich nowych maszyn używał. To dlatego, że po prostu coraz lepsze są te moje maszyny. Coraz lepiej je zacząłem budować po, wiecie, po czasie grania. I te korzenie próbuję mnie zabić. Przepraszam bardzo. Jeszcze jestem trochę daleko. Ptak się spalił. Why you bully me? Ptaki się wszystkie pospalały. Wpadają w kaktusy. Dobrze, że we mnie żaden ptak tak naprawdę nie wpadł. O, what? Udało mi się rakietą jeden zniszczyć. Okej. O kurde, what the fuck? Odbiło się idealnie. Tylko, że są cztery. To trochę źle wróży, jak dla mnie. Wow, idealnie kurde strzelam. To fucking shit. Tego się nie spodziewałem, że rakiety w końcu będą pomocne do czegoś, no nie? Do czegokolwiek. Szkurde, widzieliście? Kuźwa. A mi też brakło. Aha, dzięki guys, dzięki. Super, brakło mi 5 cm. No, no. Boom, boom, boom. What? Ostatni owoc i ostatnia kula. Czy mi się uda, czy pójdę do piachu? To wie tak naprawdę. Okej, okay, muszę się jakoś, kurde, idealnie ustawić. Strzelam! Yes, fuck yeah! Yeah! Brawo, brawo, kuźwa! To był idealny strzał, kuźwo! Yes! Kolejna runda! Panie, aż mi się, kurde, zakręciło w głowie. Tak się podjarałem. Wow. Kill every one. To będzie za łatwe. To będzie za łatwe, bo wiecie czego użyję. Oczywiście. Tak, kill every one. Dokładnie, super. Chyba, że mnie wysadzą przed tym, jak ja zdążę wysadzić ich. Please no. No i oczywiście mnie wysadzili. Aż się gra praktycznie roz... Teraz mnie wysadzili podwójnie. Leć, stary, leć. Kuźwa, bo się gibie strasznie. Już go. Rzut. What the fuck? Aha, wybuchły w powietrzu oczywiście. Myślę, dlaczego prawie nikogo nie zabiłem? Dziwne, dziwne. Okej, okay, teraz też prawie nikogo nie zabiłem. Super. Kuźwa! Yeah! Wygrałem, jakie gówno, kur... Ale gówno. Widzieliście, jak wygrałem? Tak, najpierw zrzuciłem bomby i nie wygrałem wtedy jeszcze. A później po prostu sobie spadłem statkiem i dobiłem resztkę ludzi. No o tym bym na początku na pewno nie pomyślił. Dobra, next. Pomyślił. Pomyślał, chciałem powiedzieć. Oczywiście, no nie no, świetnie, przeszłem poziom, ja się cieszę, kurde, super jest. Destroy the artefact. Oczywiście, że tą samą maszyną spróbuję. Ale ta maszyna jest głupia po prostu, nie wierzę w to. Co tu się dzieje? Ktoś mnie coś chce strzelać, coś robić? Nie będzie, nikt mnie strzelał, bo ja będę ich strzelał. Wow, ale widok ładny. Pięknie. Nie, pięknie to wygląda. Holy shit. Wow. Ale artefakt nadal jak stał, tak stoi. Okej, okay. Halo? Patrzcie na to. Wow. Ale pięknie to wygląda. Holy shit. Wow. O kurde. O panie. Dobra, ale to nie zniszczyło tego artefaktu, więc what the fuck? I co to jest artefakt? To jest artefakt chyba. Widzę to jakieś dwa trytytki. Pewnie trzeba wsadzić je w te dziurki. Okej, to oczywiście jakaś rąsia nam się na pewno przyda. Pojaździk typu rąsia, go. O, what? No nie, kuźwa, serio. Wsadziłem pierwszej się mi. O, jest. Działa, tak. Numer jeden zrobiony. Jest. I co się tam stało? What the fuck? Co tam się, kurde, dzieje? Panie, what the fuck? Wow. Okej, okay. Zmrocznił się. Nie, po prostu. No, ciekawe, fajne rzeczy. Co tu się dzieje? Połóż kres tej wiosce, czy to jest znowu rozwalanie wiosek? Halo, halo. Arbuzy mają. Ale fajnie, arbuziki, ale super. Oj, z tym niszczeniem to jest naprawdę za łatwo. Jak się ma tą maszynę, to naprawdę bez sensu po prostu. LOL. Nie trafiłem, wybuchy w powietrzu, super. Bum, 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 bum. Bitches. O, what the fuck? Już myślałem, że nie przejdę. Nice! Aha, bez użycia dostałem ten achievement, bez użycia dział. Muszę, że rozwaliłem tą wioskę. No, rozwaliłem bez użycia dział, bo to były wybuchy, yeah. Ale ten jakiś pustynny jest łatwy. To tak wam się wydaje? W sensie, mi się tak wydaje. Albo po prostu dobre maszyny stworzyłem. What the fuck? Co to kuźwa jest? Wow. Duży kamień. Ale to już będzie na tyle w tym odcineczku. Tak, już chwilę nagrywam, więc akurat możemy tutaj skończyć. Kolejny może będzie nawet ostatni, tak naprawdę nie wiem. Chyba jeszcze jeden etap po tym został. Więc no, zobaczy się, tak? Ziomy.
mamy. Więc jeżeli wam się ten odcinek spodobał, to napiszcie mi w komentarzach, co myślicie o moich nowych maszynach destrukcji i nie tylko. Nie wszystkie maszyny są destrukcji, tak naprawdę. No, ale mam nadzieję, że wam się spodobało. Jak tak, to zostawcie ocenę. Jeżeli jesteście tutaj nowi, to zostawcie suba. I do następnego, ziomy. Bye!